Drodzy Państwo, miesiąc temu obiecałyśmy, Krysia Tkacz, nasz dzisiejszy gość i ja, że jeszcze się spotkamy, to po pierwsze, a po drugie wrócimy do rozmowy, tym razem o Zbyszku. Tylko i wyłącznie o Zbyszku i o tym, co on robi. Krysiu, witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzień dobry, Państwu. Rozmawiałyśmy miesiąc temu o tym, że tak niełatwo jest wytłumaczyć to, co Zbyszek robi. Co to tak naprawdę jest. Zadałaś mi wtedy też takie pytanie, jak to się... Czy on widzi, jak to jest, że odnajduje, gdzie ktoś ma jakieś chore miejsce, ale przecież to nasze spotkanie, prawda? Znaczy moje i Zbyszka, kiedy on właśnie, proszę się nie denerwować, zaraz nie będzie pani bolało. Tak, bo wiedział, że cierpisz. Ja bardzo długo się zastanawiałam, czy to rzecz... Wiem, że na pewno Zbyszek nie widzi kolorami. To nie jest tak. Niektórzy, którzy zajmują się podobnymi jakby terapiami, widzą kolory. Zbyszek tego nie robi. On, moim zdaniem, bo rzeczywiście z niego dość trudno wyciągnąć jakoś tak precyzyjny opis, czym on się zajmuje, on czuje niewłaściwą częstotliwość pracy organizmu. Bo kiedy coś jest nie tak z naszym ciałem materialnym, to na tym poziomie energetycznym są zakłócenia, które on wyczuwa. Czyli moim zdaniem on jest jakąś taką maszynką w ludzkim ciele, która jest w stanie wyczuć większą skalę tych częstotliwości niż przeciętny człowiek. A przecież każdy organizm pracuje na jakiejś tam częstotliwości. Ale to właśnie może byś to wyjaśniła. To są fragmenty artykułów, które my piszemy w naszej gazetce Światta Apteka, którą wysyłamy do Państwa raz na dwa miesiące, bo właśnie próbujemy jakby wyjaśnić to, co Zbyszek robi. Podstawowy budulec świata składa się z czystej energii, podatnej na działania i oczekiwania człowieka. To jest bardzo ciekawe. Einstein nad tym pracował całe życie. Chciał wykazać, że to, co traktujemy jako materię, składa się głównie z pustej przestrzeni, przez którą przebiega moduł energii. On tak to nazywał. A fizyka kwantowa, właśnie to, co nas tak fascynuje, dowiodła, że gdy rozbijamy drobne cząsteczki takiej energii, tak zwane cząsteczki elementarne, i obserwujemy je, to na wyniki tego doświadczenia ma fakt sam, że wyniki zależą od samego faktu obserwacji. Czyli coś takiego się dzieje już na poziomie energii, że okazuje się, że wszystko, każda myśl, każda emocja jest energią. Tworzy. Tak. To, co Zbyszek mówi całe życie, wszystko jest energią. Wszystko. Czyli on widzi to nasze ciało energetyczne, doskonale widzi, i on widzi, że w tym ciele energetycznym są jakieś zakłócenia, i to daje tę przebitkę. I wtedy je reguluje. I wtedy to reguluje. A wyregulowane ciało energetyczne, to znaczy ta nasza matryca, od razu reguluje nasze ciało materialne, które też w jakiś sposób jest przecież energią. I teraz właśnie dochodzimy do najważniejszego. Każda myśl, każda emocja jest energią, która ma wpływ na nasze życie. I tylko od nas samych zależy, jaka to będzie myśl i czy jesteśmy w stanie zapanować nad emocjami. Wszyscy mamy emocji pod dostatkiem. Tak. I wszystkim nam się wydaje, że jesteśmy do tych emocji uprawnieni. Że przecież skoro przychodzi coś, co nas denerwuje, to mamy prawo się denerwować. A Zbyszek uważa inaczej. Zbyszek uważa, że każda emocja nam szkodzi. Że wszystko, co on naprawi tam swoją energią, ureguluje, wyreguluje, zharmonizuje, my swoimi emocjami niszczymy. To bardzo trudna lekcja jest. No wiesz, ja to zaczęłam od razu analizować, przekładać na aktorstwo. Przecież aktorstwo to są emocje. Dokładnie do tego właśnie dążę. Żebyśmy się... Bo wiesz, to jest coś takiego, prawda o człowieku, a człowiek jednak składa się z przeżyć głębokich, płytkich, ale one wszystkie są jednak podszyte emocjami i my te emocje pokazujemy. Dlatego mnie się właśnie wydaje, że dlatego Zbyszek ma do artystów taką wielką estymę i tak się chętnie zajmuje artystami, bo wie, że nie są w stanie zrezygnować całkowicie, że ten wasz zawód
jest w zasadzie kosztem waszego zdrowia. Dobrze wykonywany zawód musi być kosztem waszego zdrowia. No tak, przecież bardzo często pobudzamy w sobie różne emocje, szukamy, przyciskamy różne guziki, grając jakąś rolę, żeby jak najwierniej oddać tę postać, to właśnie szukamy tego w sobie. To bardzo musi być często autentyczne, tak. Tak. No i to wtedy my siebie zabijamy. No, pewnie aż tak to nie, ale w jakiś sposób pewnie to może szkodzić, rzeczywiście. Czyli może są, spróbuję zapytać Zbyszka w programie, może są sposoby, żeby nie rezygnując z tego, co jest elementem waszego warsztatu, jednocześnie zabezpieczyć się na tyle, żeby to nie było szkodliwe. No tak, ale też z kolei, wiesz, żeby wiernie oddać przeróżne emocje, z tego, co ja obserwuję, aktorzy wszyscy są bardzo emocjonalni w życiu. Także no i wcale chyba nigdy za bardzo nie stara się nie być człowiekiem emocjonalnym, bo wtedy no, jest wychłodzony, a aktorstwo nie jest jednak związane, nie wiem, z chłodem i tylko z intelektem. No właśnie, i właśnie może to plus ta wasza wrażliwość ludzi sztuki powoduje to, że jesteście cały czas narażeni na te wszystkie bodźce ze świata wielokrotnie szkodliwe, więcej niż zwykły człowiek. I teraz to właśnie teraz nie wiadomo, czy to jest kwestia mojego postrzegania, odbioru i wrażliwości, bo może inni ludzie przechodzą nad tym po prostu obojętnie, a ja to zauważam, to mnie, nie wiem, rani, boli, raduje. Jeżeli wszystko jest częstotliwością, całe nasze życie jest w jakimś tam paśmie częstotliwości. No bo to jeszcze też właśnie trudne jest powiedzieć tej energii, że coś jest, coś robimy na niby, a coś robimy naprawdę, że coś jest udaniem. Nie, no myślę, że energia by to wiedziała chyba. Tak, że ona wie, że my sobie teraz tutaj wychodzimy na scenę, skaczemy i to, że ja tutaj kogoś, nie wiem, jak Otello, ta zazdrość szalona doprowadza go do morderstwa. To jednak jest Desdemona, tylko wiesz, trup, no, no całe, wiesz, no tak mi przyszło. Ja właśnie zastanawiam się, gdzie są te granice, wiesz, gdzie są te granice. Tak. Bo wracam do tych częstotliwości z uporem, dlatego że Zbyszka praca, tak wracając do tego, że próbujemy wytłumaczyć to, co on ale robi. Ale widzisz, jak ona weszłyśmy na... To jest bardzo ciekawe. No to jest bardzo ciekawe. Ja się zaczynam głośno nad tym wszystkim zastanawiać. Jakie by tu jeszcze, a przecież na przykład też Edyp. No przecież Edyp udaje, że sobie wykłuwa oczy, ale to wszystko jest zanim do tego dojdzie na scenie. No to gdzieś jest jednak taki akt. Sięgnęłaś po takie najwyższe diapazony. No wiesz, no dlatego, że one przecież chyba najbardziej, no są najbardziej dramatyczne, ale też jakieś, no najbardziej nam uzmysłowią. No. Nie będziemy tutaj do farsy nie sięgały, do farsy, chociaż ale w farsie też gdzieś są prawdziwe uczucia, no tylko, że się je pokazuje w sposób jakiś bardziej, wiesz, śmieszny. A no widzisz, bo dlaczego myśmy z automatu pomyślały od razu o tych emocjach, które niszczą? Może w takim razie spróbujmy... Ale jak niszczą, nie. W sensie no, o bardzo, bardzo dramatycznych dla treść, ale i też aktor, który to niesie. Ale właśnie skoro są takie emocje, które mogą nam zaszkodzić, to może są takie, które mogą nam pomóc. To może skupmy się na tych, które was, artystów, ponieważ jesteście bardziej emocjonalni, mogą bardziej budować niż niszczyć. Radość życia, spokój, jakaś taka miłość do świata. Czy to można w sobie rozbudzić, jak sądzisz? Też wiesz, tę radość i jak ty to mówisz, te wysokie wibracje, no to chyba, nie wiem, to ma się w sobie. Tylko, że to co innego mieć to wiesz w życiu prywatnym. No oczywiście też radość z wykonywanej pracy. Radość życia. I radość życia. No przecież to, że my wykonujemy ten nasz zawód i przeważnie nikt ci nie powie, że idzie do pracy, czy idzie, wiesz, na zakład. Tylko jednak to wszystko jest pasja i powołanie. Jeszcze moje pokolenie to było powołanie. Wracamy do tych częstotliwości. Tak, częstotliwość tak, pracy organizmu może być niska.
I to jest ten niski poziom, mają pasożyty, bakterie, czyli te szkodzące nam różne drobne ustroje. Mhm. I częstotliwość pracy organizmu może być podniesiona, to co Zbyszek robi, co automatycznie zabija pasożyty i bakterie, podnosi wydolność organizmu, w ludzkim odporność, tak. A i ludzie nas na przykład, nie wiem, patologia, uzależnieni ludzie, to oni, jak to wygląda z ich częstotliwością? To chyba jest jakaś też bardzo... Myślę, że niska. Bardzo niska. Myślę, że niska. Ja myślę, że tę wyższą częstotliwość charakteryzują takie właśnie rzeczy jak spokój, opanowanie, brak lęku. Tutaj Zbyszek dużo czasu i bardzo wiele razy mówi o tym, że nie należy się bać. Niezależnie od sytuacji życiowej nie należy się bać, że strach jest takim właśnie elementem, który zamartwianie się, jakieś wątpliwości, to wszystko jest taki element, który bardzo nam obniża tę częstotliwość i powoduje, że natychmiast odczuwa to ciało fizyczne. Może być, ale żyjemy w lęku i w strachu jednak zawsze. Ale to straszne. Tak. To straszne. No ale wiesz, no, ale zawsze się ludzie boją choroby, wojny. No a teraz, wiesz, ta pandemia spowodowała, że jeszcze większy jest. Że przecież ludzie znaleźli się w tym, no wiesz. No to wiadomo, nie rozwijajmy tego tematu, ale jakże się nie bać, jeżeli nie masz co włożyć do garnka, a masz dzieci i trzeba je wykształcić i zapłacić rachunki. Tak, tylko czy sam fakt kultywowania w sobie tej emocji, tej obawy, takiego zamartwiania się jest kreatywny? Nie jest. No ale myślę, że to nie chodzi o kultywowanie, tylko po prostu taka jest rzeczywistość. Ale musimy działać, prawda? Tak czy inaczej musimy działać. Jeżeli w tym momencie nie mamy tej przysłowiowej kromki chleba, to jeżeli usiądziemy i będziemy się z tego powodu martwić i będziemy się bać, nic z tego nie wyniknie. Czy się boimy, czy się nie boimy, musimy wstać i iść szukać jakiegoś rozwiązania, żeby mieć co do garnka włożyć. I teraz jeżeli to, co Zbyszek mówi, jest prawdą, to znaczy, że ma rację, że samo zamartwianie się nic nie daje. Nic nie daje. Zamartwianie się jest do niczego. Strach jest do niczego. Bo on nam tylko uniemożliwi działanie, czyli uniemożliwi nam ewentualne wyjście z problemu. Ja myślę, że to ma dużo wspólnego z tymi częstotliwościami niskimi. Te właśnie rzeczy jak obawa, taki niepokój, to wszystko nam obniża tę częstotliwość. Jeśli mamy podejście takie, że mimo, że może nie jest najlepiej, ale się zrobimy coś się uda, coś na pewno będzie dobrze, podnosimy te swoje częstotliwości, więcej tlenu do mózgu, krew zaczyna lepiej krążyć, jakaś pojawia się kreatywność, jakiś pojawia się pomysł, że może w takim razie zróbmy to albo co innego, czyli jakby zaczyna się jakaś akcja, zaczyna się jakieś działanie, nie poprzestajemy na... Na biernym czekaniu i lęku. Dlatego Zbyszka praca polega na tym, żeby podnosić częstotliwość indywidualnych osób. Pracuje nad każdym osobno, ale te indywidualne spotkania, te indywidualne te jednostki podnoszą wszystkich dookoła siebie. Bo Zbyszek uważa, że każdy, kto pracuje nad sobą, kto rozwija sam siebie, jest jednocześnie dobroczyńcą dla wszystkich otaczających go dookoła. Dlatego, że on będzie z automatu, samą swoją obecnością. Nawet nie tym, że będzie nauczał, pouczał, wykładał, coś tam, wiesz, zmuszał kogoś. Nie, samą swoją obecnością podnosi częstotliwość pracy organizmu innych ludzi i wtedy nie dzieje się taka sytuacja, że może zaistnieć ktoś taki jak Hitler, ktoś taki jak Stalin. Że trzeba po prostu każdą jednostką podnosić całe społeczeństwo. I to podobno tak działa. Tak mówią mędrcy z Indii, tak mówią mędrcy starożytni z Chin. Oni mieli też takie podejście, że trzeba pracować nad sobą i swoim przykładem podnosić całe społeczeństwa. Tak, ale powiem ci właśnie, że to jest zaskakujące, bo zrobiłaś taki prosty, ale bardzo czytelny wykład o tym, czym zajmuje się Zbyszek. A ponieważ to są to nieprzypadkowe, pewnie tutaj siedzę, bo są to
tematy, które od dawna mnie interesują. I w związku z czym no, sięgam po różną literaturę, którą tam gdzieś wypatrzę, ktoś mi powie. I ja teraz się zetknęłam, taka metoda Soul Body Fusion. Czy słyszałaś o tym? To wymyśliła, znaczy wymyśliła, odkryła taka Amerykanka Janet Crowley, tak, Janet Crowley, tak, tak. Psycholożka, no i to jest taki proces łączenia duszy z ciałem, bardzo prosty, krótki, ale on ma za zadanie właśnie podnoszenie częstotliwości. Tak. I taki wyrównywanie, bo ona to rozdziela, wyrównywanie częstotliwości ciała i duszy, żeby ciało dostrajało się do częstotliwości duszy, która chyba, no tak, nie wiem, chyba no jest wyższa jednakowoż od fizycznego ciała. I bardzo, bardzo też mnie to nie wiem, czy ja nie robię jakiejś takiej reklamy. Nie, wydaje mi się, że warto rozmawiać o każdej metodzie, która podnosi naszą częstotliwość, która właśnie, tak, jest rozwijająca i która powoduje, że właśnie zaczynamy myśleć o tych duchowych sprawach, tak, bo nie sądź, że ja z jakimkolwiek gościem poza tobą o takich sprawach do tej pory rozmawiałam. Jesteś pierwszą osobą. Mi się wydaje, że poza tym, że zachęcamy zawsze do tego, żeby korzystać z pomocy Zbyszka, to warto zachęcić też każdego z naszych widzów, z naszych czytelników naszej gazety i wszystkich, którzy się ze Zbyszkiem No bo to nie koliduje i nie jest tego, konkurencją, tak. Tak, do tego samodzielnego działania na rzecz swojego rozwoju. Bo, i właśnie tak jak mówisz, książka, którą ty przeczytałaś i kurs, który zrobiłaś, bo przecież to nie poprzestałaś na przeczytaniu książki, też jest jedną z metod, które prowadzą do tego samego celu. Metod może być dużo, ale cel jest ten sam. Cel jest ten sam. Chodzi nam o to, żebyśmy się dogadali ze swoim tym wyższym ja, żebyśmy zrozumieli, że to wyższe ja i jego rozwój jest nadrzędnym celem naszej obecności tutaj. Oczywiście musimy się starać to nasze ciało materialne trzymać w jak najlepszej kondycji, bo jedno drugiemu musi pomagać. W zdrowym ciele zdrowy duch. Tak jest. Więc to się, to jedno z drugim gra, ale to jest bardzo ważne i Zbyszek oczywiście może pomóc, ale naprawdę sporo możemy zrobić sami. I do tego chyba zachęcamy dzisiaj naszych widzów w naszej drugiej rozmowie i mam nadzieję, proszę Państwa, nie ostatnie. A też jak uszczknęłyśmy, tak dotknęłyśmy różnych tematów. Tak. To przygotujemy się do kolejnej, zrobimy taki serial. Ale daj mi więcej czasu niż miesiąc. Dobrze. Będziemy tłumaczyć Państwu różne zawiłości Zbyszka pracy oraz tego, jak my to rozumiemy i do jakich dochodzimy konkluzji. A potem poprosimy jego o komentarz. Dziękuję, kochana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.